Cześć, z tej strony Morfeusz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek, ponieważ tak jak wcześniej zapowiadałem, 19 kwietnia wysłałem laptopa do naprawy. Niestety do dnia dzisiejszego jeszcze go nie mam, więc nie mam na czym nagrać kolejnego odcinka z 7 Days'a, ale to nic. Ponieważ parę pytań ostatnio pojawiło się, czy będę nagrywać inne gry na moim kanale. Tak, będę nagrywać. Teraz jak mi laptop wróci, to mam zamiar na przemian nagrywać 7 Days'a i The Long Dark, ponieważ The Long Dark jest drugą moją ulubioną grą survivalową. Jest to bardzo fajna gra. Poza tym w tym roku ma wyjść jakby czwarty epizod tej gry, więc postanowiłem, że nagram jakby trzy serie z The Long Dark. Każda seria to będzie pierwszy, drugi, trzeci epizod. I jak wyjdzie po prostu czwarty epizod, to oczywiście również go nagram. Co do 7 Days'a, kochani, no było tam parę odpowiedzi, czy mam jak mam rozbudować tą bazę. Aczkolwiek, wiecie, stwierdziłem, że granie z hordą każdego dnia jest zbyt proste. Mianowicie dlatego, że mamy co noc hordę, co noc olbrzymią ilość doświadczenia nam wpada i no, nie oszukujmy się, za chwilę będziemy już mieli tak rozwiniętą postać, że ta gra po prostu będzie słaba. Zwyczajnie będzie słaba, ponieważ mamy już stal, możemy już robić działka. No, mało co już zostało tak naprawdę do roboty w tej serii. Dlatego proponuję, żebyście dali w komentarzach informacje, jak mamy dalej rozegrać 7 Days'a. Czy robimy serię całkowicie bez craftingu? Specjalnie do tego ściągnę po prostu moda, który blokuje jakikolwiek crafting, jakiekolwiek gotowanie. Oczywiście ściągnę jednocześnie moda na powiększenie plecaka, bo no nie oszukujmy się, będzie nam to miejsce potrzebne bardzo. Choćby z tego względu, że nie mając możliwości jakiegokolwiek craftowania, nie będziemy mogli skraftować sobie skrzyni, która jest potrzebna do przechowywania rzeczy. Druga moja propozycja jest taka, żeby zagrać w standardową wersję, standardowo i przerabiać po prostu od początku wszystkie poziomy trudności, czyli pierwszy tydzień na najłatwiejszym, drugi tydzień na normalu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do tego poziomu najwyższego, najmocniejszego, żeby móc sobie tak, że tak powiem, pobawić się, posprawdzać, jak wyglądają te poziomy. Trzecia moja propozycja jest taka, żeby zagrać na normalnie horda co 7 dni, z tym, że na najwyższym poziomie trudności, ale jednocześnie wrzucając 300% obrażeń zadawanych blokom przez gracza, z tego względu, że no niestety na najwyższym poziomie, ja sobie ogrywałem troszeczkę ten najwyższy poziom i na najwyższym poziomie walka z wilkiem to jest tak jakby to powiedzieć, jak walka z niedźwiedziem w pierwszym tygodniu rozgrywki, normalnym, na normalnym poziomie. Także wilki są bardzo niebezpieczne, a na najwyższym poziomie niestety tych wilków jest co chwila się pojawiają, jest bardzo, bardzo dużo ich. Także to jest trzecia propozycja. Czwartą propozycją jest mod Warzug. Jest to mod, który zmienia grę 7 Days w 90%. Tak jest opisane
Taki jest opis tego moda. On zmienia w 90% rozgrywkę. Zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Jest mega mocno rozbudowany, bo jest dużo nowych rzeczy, nowych budynków, to jest swoją drogą, ale są nowe warsztaty, nowe pojazdy, jakieś nowe bronie, nowe narzędzia. Jest to bardzo, bardzo rozbudowany i bardzo uważam, że to jest bardzo ciężki mod, jeden z najcięższych. Także to są moje cztery propozycje na 7 Days'a. Jeżeli macie inne propozycje, walcie w komentarzach, rozpatrzymy wszystko i na pewno coś wybierzemy. Jak tylko wróci mi laptop, od razu wrzucę, jak najszybciej nagram odcinek i wrzucę. Podejrzewam, że wrzucę pierwszy odcinek z The Long Dark, właśnie dlatego, że gdyby się okazało, że ten laptop na przykład jutro wróci, albo no właściwie jutro, czyli dla mnie jest jutro, a dla Was dzisiaj, bo nagrywam to w czwartek wieczorem, opublikuję to nagranie w piątek rano, więc gdyby się okazało, że w piątek jednak ten laptop przyjdzie, no to wiadomo, od razu nagram The Long Dark, żebyście mieli, i wrzucę go tam, powiedzmy, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę go wrzucę, ale to wszystko dlatego, żebyście Wy mieli czas na to, żeby obejrzeć to nagranie, które aktualnie nagrywam i skomentować, w jaki sposób będziemy rozgrywać 7 Days'a. Kochani, było dużo pytań właśnie o inne gry i tak jak kilku osobom już odpowiedziałem, jak najbardziej będę ogrywać inne gry, bardzo chętnie. Wiadomo, mój kanał skupia się przede wszystkim na 7 Days'ie, aczkolwiek inne gry również chętnie ogram, z tym, że na dzień dzisiejszy ja jestem początkującym youtuberem i nie mam tak rozwiniętej biblioteki gier, ani nie mam, że tak powiem, żadnych zysków z tego kanału, żeby kupować na bieżąco co rusz to nowe gry. Jeżeli macie ochotę i bardzo Wam zależy, żebym jakąś grę ograł na swoim kanale, nie widzę problemu. Kupcie na Steama kluczyk, wyślijcie mi, ogram. To zależy od Was tak naprawdę. Jeżeli chcecie, nie wiem, zgadajcie się w kilka osób, zróbcie zrzutkę na jakiś tytuł i wyślijcie mi kluczyk na Steama, to ogram jak najbardziej. Jak wróci laptop, będę kombinować i będę zakładać Discorda do mojego kanału, także będę oczywiście, jak już będzie gotowy Discord, będę o nim wspominać i będę na pewno Was zapraszać na mojego Discorda, żeby tam ewentualne jakieś pomysły, jakieś propozycje obgadywać, żebyście mogli między sobą się komunikować. Przede wszystkim też łatwiej jest komunikować się za pośrednictwem czatu na żywo niż w komentarzach. A dodatkowo na pewno, wiadomo, nie wszystko jestem w stanie pokazać na odcinku, ponieważ takie nudne rzeczy jak typu, nie wiem, ulepszanie ścian, czy w ogóle, nie wiem, budowa jakiegoś wieżowca na przykład, jakbym chciał budować, czy coś w tym stylu, czy jakieś kopalnie, czy kopanie dziury pod bunkier. To wszystko, wiecie, wymaga czasu i jest na tyle nudnym zajęciem, że nie warto tego pokazywać na odcinku, ale takie rzeczy mogę streamować po prostu na Discordzie na przykład, jeżeli oczywiście mój internet na to pozwoli, ale myślę, że powinno być dobrze. I kochani, no i tam też będę starał się jak najczęściej to, co robię między odcinkami, właśnie streamować na Discordzie. Ale to wiecie,
Troszeczkę, że tak powiem, dalsza perspektywa, bo na dzień dzisiejszy skupiamy się na tym, żebym dostał tego laptopa. Jeszcze jutro będę dzwonić do salonu, w którym dawałem na gwarancję tego laptopa. Może się czegoś dowiem, może nie. Mam nadzieję, że jak najszybciej ten laptop wróci i po prostu będziemy w stanie przywrócić regularność na moim kanale. Plan mam taki, żeby wrzucać. Może uda mi się codziennie nawet jeden odcinek wrzucić. Plan mam taki, że ogólnie mój plan jest taki na razie, żeby dopóki nagrywam 7 Days'a na przemian z The Long Dark, to mam na. Myślałem o tym, żeby zrobić to w taki sposób, żeby jeden dzień The Long Dark, drugi dzień 7 Days i tak 6 odcinków w tygodniu, niedzielę powiedzmy zrobić sobie wolne. Jeżeli was uzbiera się dużo subskrybentów, tam powiedzmy, nie wiem, 200, 300, może już nawet jeżeli przekroczymy tą magiczną setkę, zacznę robić live'y na YouTubie. Będziemy mogli wtedy też na żywo porozmawiać, coś ograć. Zobaczymy. To jest dalsza przyszłość. Na dzień dzisiejszy, no, tak jak mówiłem, nie mam laptopa, czekam na aż wróci. No i myślę, że to będzie na tyle. Kochani, komentujcie, w jaki sposób mamy nagrywać dalszą serię z 7 Days'a. No i nowe osoby oczywiście zapraszam do subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Bo tak jak przed chwilą wspomniałem, jak tylko wróci laptop, postaram się codziennie wrzucić jeden odcinek na mój kanał, także będzie co oglądać, będzie się działo. No a my, kochani, widzimy się, mam nadzieję, że bardzo szybko w następnym odcinku. Dzięki wielkie, cześć.